Witamy ponownie w poranku w Telewizji w Polsce. Żaklina Skowrońska, Bartosz Łyżwiński. Najważniejsze tematy u nas w centrum wydarzeń. Zaglądamy na początek na nasz portal, portalwpolityce.pl. Tam relacja z tego, co dzieje się w Sejmie, bo trwa, przypominamy, od godziny 9:00 Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. W tym momencie zeznaje senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, ale w planach jeszcze dziś zaplanowane m.in. przesłuchanie byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia z Suwerennej Polski. Michał Woś jest w gronie tych polityków, do których mieszkań wczoraj wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przypomnijmy, to jest Michał Woś, poseł Dariusz Matecki, Marcin Romanowski, no i były minister sprawiedliwości i lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro, do którego wczoraj właśnie funkcjonariusze wkroczyli do jego domu pod jego nieobecność, ponieważ polityk leczy w szpitalu chorobę nowotworową. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o bandyckich i gangsterskich metodach, a poseł i minister sportu Sławomir Nitras, polityk Platformy Obywatelskiej, wierzy w działania prokuratury. Posłuchajmy. Pan Ziobro w tej sprawie stoi pod poważnymi, czy będzie stał pod poważnymi oskarżeniami. Ja nie wierzę panu Ziobrze, nie wierzę panu Jakiemu. Ja mam zaufanie do prokuratury. Nie wierzy pan, że on mówi prawdę, tak, mówiąc, wierzę, że nikt się z nim nie kontaktował? Nie, nie wierzę. Na pewno pan... A jakie pan ma inne źródło? Mamy słowo przeciwko słowu. Właśnie, poczekajmy. Prokuratura... Czyli wierzy pan prokuraturze? To wejście jest na pewno nagrywane, to wszystko jest dokumentowane i prokuratura na pewno w tej sprawie nie przekroczyła... Przecież wie, z kim ma do czynienia. Były zasłonięte kamery zewnętrzne i wewnętrzne, tak ABW zrobiło. Ja jestem przekonany, że prokuratura... Przecież my nie, tak naprawdę nie chodzi o to, żeby zrobić panu Ziobrze przykrość, tylko chodzi o to, żeby zabezpieczyć dokumenty, które potwierdzą właśnie to, o czym mówi raportniku. Trochę fakty przeczą temu, co mówił Sławomir Nitras, bo w ramach tego rzekomego nierobienia przykrości Zbigniewowi Ziobrze, to warto dodać, że śledczy zabrali telefony komórkowe, a także tablety jego dzieciom, a propos tego dokumentowania tego, co robią funkcjonariusze ABW, to też jest wprost przeciwnie, ponieważ wszystkie kamery na posesji Zbigniewa Ziobry, o czym mówił tutaj w tym studio dziennikarz portalu w polityce.pl Wojciech Biedroń, wszystkie kamery zostały zakryte. A o tych metodach, jakie zostały zastosowane w trakcie tych przeszukań i zasadności właśnie tych zastosowanych metod, była przez nas pytana Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Przeszukanie oczywiście jest formą kodeksową. Oczywiście służby, prokurator, sąd mogą takie działania podejmować, ale muszą być do tego przesłanki. Dzisiaj opinia publiczna nie ma żadnej wiedzy, dlaczego na taki ruch się zdecydowano. W kodeksie jest mowa o niezwłoczności działań. Czy to była taka sytuacja? Trzeba pamiętać, że mówimy o działaniu panów ministrów, urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli funkcjonariuszy publicznych. To nie jest to nie jest działalność prywatna, tylko to była działalność w ramach wykonywanych funkcji. W związku z tym należało tych osób, jeszcze przepraszam, że wejdę w słowo, nie usłyszała zarzutów. Tak, dlatego właśnie cały czas wracam do tego, że należałoby opinię publiczną informować, jakie są dokładnie przesłanki takich działań. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o Funduszu Sprawiedliwości, przecież wszelkie dokumenty powinny być w Ministerstwie Sprawiedliwości, którym dzisiaj kieruje nie kto inny, tylko Adam Bodnar. Żaden z polityków Suwerennej Polski nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Będziemy pytać o zasadność takich, a nie innych działań podjętych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturę. Już pytaliśmy o to posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Boguckiego. Naszym świętym prawem jako obywateli, bez względu na to, jaką funkcję pełnimy, kim jesteśmy, jest to, żeby były przestrzegane przepisy, a te przepisy w tym wypadku nie zostały przestrzegane. I o tym mówił wczoraj w tym pierwszym wywiadzie po wielu, wielu tygodniach. Człowiek, który walczy ze śmiertelną chorobą, człowiek o operacji ratującej jego życie, który jest dzisiaj zaszczuwany. Jeżeli można tak zaszczuć byłego prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, to znaczy, że można zrobić tak z każdym. I dlatego mówię, że to jest patopaństwo.
My po komentarze już teraz sięgamy do jednego z polityków Suwerennej Polski. Michał Wójcik, poseł Suwerennej Polski, właśnie teraz z nami. Witamy serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor. Państwo redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, jak wyglądały u pana, jak wyglądały u pana kolegów ostatnie godziny? Znaczy, mieliśmy okazję obserwować także za pośrednictwem państwa telewizji to, w jaki sposób te działania były prowadzone. Że mieliśmy do czynienia z działaniami absolutnie nieproporcjonalnymi do sytuacji i z siłowym wejściem do nieruchomości byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. I kiedy słyszałem na konferencji prasowej rzecznika prokuratury, który mówił o tym, że wszystko było zgodnie z przepisami prawa i nie było wejścia siłowego, no to tak się jakoś składa, że akurat jedno z mediów miało drona tam i z tego drona były robione zdjęcia. Te zdjęcia, ja na przykład to zdjęcie, gdzie wiertarkami wkręcano różne rzeczy, drzwi, które zostały wyłamane wcześniej, zamieściłem. Można sobie to obejrzeć. Każdy no właśnie, zobaczyć. Panie pośle, my pokazywaliśmy naszego realizatora, prosimy o pokazanie tego zdjęcia, które pan zamieścił w mediach społecznościowych, jeżeli mamy je pod ręką, żeby nasi widzowie też konkretnie wiedzieli, o czym w tym momencie mówimy. Na tym zdjęciu będzie widoczne, jak po prostu naprawiane są drzwi. O, proszę zobaczyć, proszę zwrócić uwagę. I tak wygląda właśnie sytuacja już w którymś momencie, kiedy wyłamano te drzwi. I kiedy te drzwi są zabezpieczane, wiertarki, proszę zobaczyć. Przecież to nie wiem, być może minister Ziobro zamieści zdjęcia, zostały wyłamane te drzwi, jakie szkody zostały zrobione, więc to było siłowe wejście, nie macie wątpliwości. I teraz jest pytanie, jak w takim razie wyglądają w tym kontekście słowa prokuratury, prokuratora, rzecznika prokuratury, który mówił, że nie było takiego. No jak nie było? No było, no przecież to widać. Więc jeżeli Czyli sugeruje pan, że kłamie. No ale no przecież pan redaktor widzi na tym zdjęciu. No to widzę. Ludzie z wiertarkami chodzą i tam, no gdzie? No przecież wiadomo, że pierwsze, co gdzie zrobili błąd i dlatego to są działania nielegalne, to jest kwestia, o której mówiła właśnie przed chwilą pani reprezentująca pałac prezydencki. Otóż rzeczywiście jest taki przepis, który mówi, że są działania niecierpiące zwłoki i wtedy można rzeczywiście przeszukiwać bez doręczenia postanowienia o przeszukaniu w osobie, do której należy to pomieszczenie. Natomiast to są działania niecierpiące zwłoki. Tu nie było działań niecierpiących zwłoki. I kilka dni temu można było to zrobić, i za kilka dni można było zrobić. Śledztwo jest prowadzone od lutego w tej sprawie, ale oni tego nie chcieli. Nie skontaktowali się z ministrem Ziobro, nie skontaktowali się z nikim bliskim. Ja z nim rozmawiałem wielokrotnie wczoraj i wiem, że on chciał wydać te klucze. Nie było żadnych wątpliwości, ale tu chodziło o spektakularność całej akcji, żeby pokazać show, pokazać, że jest wejście do różnych ministrów byłych, że siłowo się wchodzi, w istocie siłowo, do mieszkania, do domu, który jest byłego ministra sprawiedliwości. No i te zdjęcia teraz przeczą temu, że tu nie było siłowego wejścia. Było, oczywiście, że było, ze złamaniem prawa, ale to sąd się tym zajmie. Panie pośle, to jest moje pytanie, co zamierzacie zrobić? I czy uważacie, że to jest polityczny atak wymierzony w suwerenną Polskę, bo patrząc na listę tych posłów, do których mieszkań weszły służby, to takie pytanie się nasuwa? Oczywiście, jeżeli czytam chociażby w portal społecznościowy tweeta jednego z mecenasów, który mówi, że czynności zakończyły się w domu ministra, byłego ministra sprawiedliwości po prawie 24 godzinach. Dzisiaj prawie o 6 nad ranem, a rozpoczęły się wczoraj po 6, bo to było wejście do różnych byłych ministrów związanych z resortem sprawiedliwości, plus chodziło o posła Mateckiego, plus również urzędników resortu sprawiedliwości, no 25 miejsc takich wskazano. To chcę powiedzieć, że to jest absolutnie nieproporcjonalne do tego, o czym my mówimy. I to musi być sprawdzone przez sąd. Ja sobie nie wyobrażam, żeby zażalenie nie było złożone. Ono prawdopodobnie już zostało złożone. Ja nie wiem tak szczegółowo, bo się przecież tym nie zajmuję, ale sąd musi to ocenić. Czy w ogóle były zachowane przepisy. Przecież Panie pośle, chciałabym jedną rzecz. Proszę sobie wyobrazić, postawić się w sytuacji, że macie państwo jakieś mieszkanie, macie dom i ktoś po prostu pod państwa nieobecność baraszkuje sobie po tym domu. No ludzie.
Panie pośle, chciałabym jeszcze zapytać o odpowiedzialność marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Chciałabym poprosić, żebyśmy wspólnie zajrzeli do mediów społecznościowych. Mariusz Gosek zamieścił zdjęcie pokoju sejmowego, w zasadzie drzwi do pokoju sejmowego, jeżeli możemy poprosić teraz o to, aby to pokazać. I opatrzył to wpisem: panie Szymon Hołownia, czy wydał pan zgodę na wejście służb specjalnych do Sejmu, które realizują czynności procesowe przeszukania w pokoju sejmowym Michała Wosia, a który to pan minister dokładnie dzisiaj miał zeznawać przed komisją śledczą Pegasusa. Panie pośle, czyli co? Poseł Michał Woś w drodze na komisję Pegasusa w jego pokoju w domu poselskim przeszukania? No, wie pani, ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Ja widziałem rzeczywiście te informacje, ale rozumiem, że też służby w tej sytuacji informują o tym, służby w tym momencie również będą podawały, że nie było możliwości skontaktowania się, tak? No bo rozumiem, że w ten sposób będą oni to tłumaczyli. Ktoś im udzielił zezwolenia, żeby weszli. Pan Hołownia, rozumiem, jeszcze żadnego tweeta nie dał, bo jednego kłamliwego tweeta już dał. Wczoraj rozlało się to po mediach, chodzi o pismo ministra sprawiedliwości byłego Zbigniewa Ziobro, a ja weryfikowałem to bezpośrednio, że to była nieprawda. Natomiast tutaj, no, ja nie wiem, nie znam jego stanowiska. No, ktoś, no, proszę zobaczyć, ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Ktoś chodzi sobie po prostu po cudzych mieszkaniach, po cudzych lokalach, po prostu nie kontaktuje się z ludźmi, rozumiem, którzy są właścicielami, czy nie wiem, przebywają w tym, normalnie na co dzień wykonując zadania służbowe w tych lokalach. Tego, to, no, nie wiem, gdzie my żyjemy. A tak wyobraża pan sobie, co by było, gdyby... To pół roku temu, gdy u steru władzy było Prawo i Sprawiedliwość, wówczas służby weszły do hotelu sejmowego, do pokojów parlamentarzystów. Podejrzewam, że od rana do nocy i przez noc także cały czas wszyscy by trąbili na okrągło o tym tylko. Bo jeżeli były jakieś czynności prowadzone przez służby w przeszłości, kiedy my rządziliśmy, to nigdy do czegoś podobnego nie dochodziło. Nigdy nie było takich sytuacji. Oni liczą na pewną spektakularność tutaj. Natomiast my takich rzeczy nie robiliśmy. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj obserwuję akurat komisję śledczą, jest pan Kwiatkowski, różne historie dotyczące przeszłości, jak to wyglądało, chociażby z panem Banasiem, byłem prezesem Najwyższej Izby Kontroli, co do którego został złożony przez prokuraturę wniosek o to, żeby zdjąć immunitet do Sejmu. Ten wniosek został wycofany. To jest kolejna taka historia. Wniosek był złożony w sprawie Grodzkiego. Wycofany również o zdjęcie immunitetu. Proszę zwrócić uwagę, wszędzie procedura była zachowana. Nigdzie nie było takich rzeczy robionych. A tu co się dzieje? Panie pośle, musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękujemy za to połączenie, za te informacje, zwłaszcza, że one padają w tak gorącym momencie dla pana kolegów, dla pana ugrupowania. Serdecznie dziękujemy. Michał Wójcik, Suwerenna Polska. Dziękujemy bardzo. My państwu dziękujemy na ten moment. Wracamy za chwilę.